Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani przyjaciele. To będzie trzeci odcinek tego już cyklu Słowo pociechy, czy jak tam to się po polsku nazywa. Otóż chciałbym w tym odcinku mówić o następującej rzeczy, mianowicie jak utrzymać w sobie spokój, a nawet radość, jak nie poddać się strachowi, ani smutkowi, ani gniewowi, nienawiści, czy też nadmiernym, niskim pożądaniom. Rozmawiam z wieloma moimi tutaj owcami, zwłaszcza na Ukrainie, i widzę, że nie mogą sobie poradzić ze strachem, czasami z nienawiścią, z gniewem właśnie, ze smutkiem. Mówią, że nie są w stanie się modlić, że nie są w stanie pracować, nie są w stanie żyć, nie są w stanie kochać. Nie są w stanie nic oprócz wegetować. I to nie z powodu pana prezydenta Putina, nie z powodu wojny, tylko z powodu strachu, smutku, gniewu i pożądań, które rozdzierają duszę i nie dają żyć. Otóż ja zastanawiałem się, dlaczego, i też sądzę, że to macie w Polsce. Wielu Polaków pomaga, niektórzy pomagają bardzo i sądzę, że jakby się przyjrzeć uważnie, to pomagają spazmatycznie. Wiecie, wydaje mi się, że Bogu najwięcej radości przynosi nie ten, co pomaga bliźniemu, ale ten, który potrafi utrzymać swoją duszę taką, jaką Bóg, w takim nastroju, w takim kształcie, jak Bóg chce, aby ona była w człowieku. Bo zwróćcie uwagę, że pomagają Ukraińcom też polscy sataniści, polscy ateiści, polscy komuniści, polscy lewicowcy. To pokazuje, że właściwie pomagać bliźniemu w takiej sytuacji to jest bardzo coś powszechnego i bardzo łatwego, a więc bardzo łatwego. Wszyscy jak gdyby, wszystkim się serca otwierają, wszyscy cierpią i wszyscy pomagają. Ale skoro wszyscy, to znaczy, że to jest coś bardzo łatwego, coś bardzo podstawowego, coś bardzo ABC, abecadłowego. A spróbuj utrzymać swoją duszę w pokoju i w radości w najgorszych sytuacjach ze względu na Boga. Kto tak potrafi? Bardzo mała liczba ludzi. Czy to jest coś większego dla Boga? Tak. Z pewnością. Właśnie dlatego. Znaczy nie dlatego, że bardzo mała liczba ludzi, ale właśnie dlatego, że to jest coś wysokiego, trudnego, to podoba się Bogu. I w konsekwencji to jest, skoro to jest wysokie i trudne, no wiecie, na placach miast jest dużo ludzi, ale na K2 zimą troszkę mniej. A więc wrażenie na Bogu robią ci na K2. Okej. Może powiem, jak mi się troszeczkę udaje, bo nie czuję wielkiego strachu, nie czuję wielkiego smutku, nie czuję wielkiego gniewu czy nienawiści, ani nie pożądam nadmiernie pokoju czy zwycięstwa dla UA, dla Ukrainy. Otóż sądzę, że pierwsza rzecz,
która mi pomaga, to jest moja rodzina, moje wychowanie, moje dzieciństwo, moje wychowanie rodzinne, to wychowanie rodzinne, ta atmosfera domu rodzicielskiego, rodzinnego, która przekazała mi wiele rzeczy, a wśród nich między innymi i tę, że mam prawo i obowiązek żyć szczęśliwie. I że muszę tak żyć, żeby szczęśliwość, a przynajmniej spokój, ale raczej nie tylko spokój. Żaden tam buddyzm, żaden stoicyzm. Właśnie nie tylko spokój. Szczęśliwość, żeby była standardem. Przekazali mi, że masz prawo i masz możliwość tak żyć. Oni tego nie nauczali w sposób abstrakcyjny, słowny, ale oni stworzyli takie właśnie standardy, a czym skorupka za młodu, tym w średnim wieku moim to zaledwie jest 50 plus, no dobra, 50 plus, ale też 60 minus, jakby co, jakby coś. No więc ja wszedłem w życie dorosłe z tym prostym programem, postulatem, ale też sztuką, umiejętnością, że w każdej sytuacji muszę żyć komfortowo. Muszę żyć szczęśliwie. Że nie tylko spokój, już tym bardziej nie niepokój. I to mi dała moja rodzina. Wielki dar moich rodziców, moich sióstr, mojej babci i tych wszystkich bytów wokoło mojego dziecięcego ciała i dziecięcej duszy. I to jest wielki kapitał. Ktoś z was powie, no dobrze, a jeżeli moje dzieciństwo nie było takie różowe, takie, ja bym powiedział, nie różowe, tylko takie niebiańskie, niebieskie, no to powiem tak, że musisz kupić klucz od zakrystiana do swojego kościółka. I wtedy, kiedy nie ma tak zwanej wiary poznańskiej, czyli ludzi, musisz się tam zamykać. Albo, nie wiem, w piwnicy, albo na strychu, w swoim domu, albo w innym miejscu odosobnienia, abyś mógł z Panem Bogiem te tematy omawiać, o te tematy prosić, się z nimi oswajać, odrobić te zadania, których nie odrobiłeś w dzieciństwie z powodu takich czy innych rodziców i uwarunkowań. To jest pierwsze, co chciałem Państwu powiedzieć. Drugie, zastanawiam się, dlaczego ja sobie kpię i żartuję. Dlaczego ja się nie boję? Dlaczego ja jestem radosny i szczęśliwy? Tutaj na wojnie, chociaż latają nad nami czasami samoloty nisko, pobliska miejscowość tutaj jest bombardowana, właściwie nie miejscowość, tylko lotnisko, no ale zawsze ktoś może zrzucić niepotrzebną bombkę i na nas, albo rakietkę. Dlaczego jestem radosny? Otóż jestem troszeczkę zahartowany. W roku 81 byłem w liceum już i wtedy stan wojenny, wiadomo, i ja jakoś założyłem taką organizację w naszym liceum w Trójce w Poznaniu. To było wtedy Kasprzaka. I w tej organizacji podziemnej myśmy tam robili komplety czasami. Mieliśmy jakąś bibliotekę poza miastem też. Nawet tam coś próbowaliśmy na powielaczu kombinować. Co prawda zamiast orła wyłaziła nam wrona, przynajmniej z początku. Jakieś ulotki, jakieś w liceum na długich przerwach manify typu 300 czy 400 licealistów siedzących z głowami opuszczonymi na asfalcie, na podwórcu, na podwórzu. Jakieś, nie wiem, potem miałem odsiadkę, drugą klasę musiałem powtarzać, bo mi szef POP, podstawowej organizacji partyjnej, powiedział, że albo wychodzę z liceum, albo sam odejdę z liceum, albo będę miał odsiadkę i znajdą powód. No i znaleźli oczywiście i
I wrobili mnie w tą odsiadkę, i to było dla mnie bardzo przykre, że tak powiem eufemistycznie. No i ten strach, prawda? No bo czasami bibuła tam w plecaku, też walka o krzyże, walka o przemianowanie liceum z Kasprzaka, z Marcina Kasprzaka na świętego Jana z Kent, Jana Kantego. Co się potem i stało już w wolnej Polsce, a za co wtedy cierpiałem? No i 4 godziny na Kochanowskiego, na SB. Że bałem się też, że może pójdzie scenariusz tak jak u Przemyka Grzegorza, świętej pamięci, świeć mu Panie. No, na szczęście nie dostałem nawet po gębie, być może ze względu na mojego tatę, który był wtedy jednym z takich ważniejszych dyrektorów w Cegielskim. Znany był SBC z tego powodu i wiedzieli, że jest moim tatą. No, ale w każdym razie ja nie wiedziałem, czy dostanę po gębie, czy nie, czy będę zmasakrowany, czy nie. Siedziałem tam cztery. Bałem się, jak nie byłem w stanie wtedy zrealizować postulatu Jezusowego, że nie przygotowujcie sobie chytrych odpowiedzi, bo duch wam podpowie. Żaden duch. Wszystko miałem przygotowane. I udawałem nawet troszeczkę przygłuchawego, żeby zyskiwać na czasie, dopytując się, co? Przepraszam, bo nie dosłyszałem. Dwóch oficerów mnie przesłuchiwało przez 4 czy przez 5 godzin. Strach niesamowity, a potem ulga. No i w ogóle przez te 4 czy 5 lat duży strach, duży stres. Może to mnie jakoś tak zahartowało już, z pewnością. Bo potem, jak poszedłem do zakonu, nie bałem się, że mnie zakon wywali z seminarium na przykład. Gdy pojechałem na Ukrainę, nie bałem się. Gdy miałem konflikty, czy to powiedzmy czasami z przełożonymi, czy z nawet biskupami, jakieś nieporozumienia, też się nie bałem. Jednym słowem, albo bałem się tak tylko, wiecie, tyci. Więc to jakoś zahartowało. No i potem była tutaj pomarańczowa rewolucja, potem był Majdan. No i potem też, no w tym jakoś uczestniczyłem. No tutaj, przynajmniej w Krasiłowie, bo uważałem, że zawsze moje miejsce jest tutaj i tutaj dawałem. Jako czy to proboszcz w czasie pomarańczowej bodajże rewolucji byłem proboszczem, więc tutaj był sztab, tutaj były spotkania tajne, tutaj było potem świętowanie też u nas tych powstańców, tych rewolucjonistów w klasztorze. No jednym słowem. No i potem wiele takich różnych, też od 2017 roku mam kłopoty z wrogami, cały czas poważne kłopoty. A więc poważny stres też, że czy utrzymam się na Ukrainie, czy pozwolą mi prowadzić dalej szkołę, czy. No, jednym słowem, dużo tego, tak? I ja musiałem sobie to wszystko jakoś oswoić, uporządkować, usensownić i znaleźć wyjście z labiryntu strachu. Bo wiedziałem, że strach to nie jest życie i smutek też nie. Ale też to w końcu człowieka hartuje. No nie wiem, jakoś człowiek czerstwieje czy co, nie wiem. No w każdym bądź razie. Także to, co oni teraz przeżywają, gro Ukraińców, którzy przypomnę, że Ukrainę otrzymali w 1991 roku jako wyodrębnioną ze Związku Radzieckiego, tak? Byłą republikę, a teraz już niezależną Ukrainę. A świętują zawsze na Bartłomieja 24 sierpnia, chyba to jest święto Konstytucji, czy właśnie święto Niezależności, już nie pamiętam. Niezależności. W 91 roku, 24 sierpnia bodajże. Polska była pierwsza, która pospieszyła, która to zaakceptowała prawnie i gratulowała. No, to po prostu oni bez wystrzału dostali tę niezależność Ukrainy, wiecie państwo? Czyli bez stresu. Pomarańczowa rewolucja też bez stresu. No, Majdan już był ze stresem. I to, co po Majdanie, czyli zabranie im Krymu i Donecka, tak, to już Donecka, to już był stres, to już, i to już była wojna. I oni już od 15 roku mają wojnę. Tak więc to już ich hartowało, ale powiedzmy, to hartowało tych żołnierzy, no trochę ludzi też. Tak więc można powiedzieć, że to, co ja przeżywałem w latach 80. To, co myśmy przeżywali w latach 80., to oni zaczęli przeżywać w latach 14., 15., czyli prawie 40 lat później.
Tak więc to jest ta rzecz, która mogła mnie zahartować. I państwa z pewnością też. Przynajmniej tych, którzy przeżyli podobne rzeczy. No i idźmy dalej. W 1981 roku ja nawracam się na oaś Blachnickiego 20 lipca 81. I wtedy, choć wcześniej też byłem wierzącym, ale parafialnie, rodzinnie, teraz staję się wierzącym osobiście, fanatycznie, gorliwie, radośnie, no, słodyczowo, miłośnie. I dla mnie Chrystus staje się, że tak powiem, epicentrum. Ja wszystko muszę teraz ustalać z Chrystusem. Również strach, również smutek. I ja muszę przeanalizować te smutki, które były, które są, na przykład w dzieciństwie ukradziono mi pieska, 2 miesiące wycięte z dziorysu. No nie okej. Umarł mi dziaduś, dziadek, 2 miesiące w płaczu, wycięte z dziorysu. Nie okej. Umarła mi babcia, już o wiele łatwiej. A babcia była dla mnie jak Bóg, jak anioł boski. Ale już bez rozpaczy przeżyłem, prawda? Potem zdechła mi Dorcia. To płakałem, już jak okapan płakałem. Prawie, że mszę świętą za jej duszę odprawiłem. Tak kocham. No, franciszkanin jestem, nie dominikanin. Czy jezuita. Tak więc ja musiałem te wszystkie cierpienia zacząć sobie usensowniać. Doszedłem do czegoś takiego z łaską Bożą, też zazdrości, pożądania, zazdrości, gniewy, nienawiści. Doszedłem do czegoś takiego, że w tej chwili upadam jak kot na 4 łapy, czyli najgorsza sytuacja, przegrana, kataklizm jakiś, tak? A ja znajduję w tym promień światła, sens, cel, moment formacyjny, moment wzrostu, moment ekspiacyjny za moje grzechy. No nie wiem. Do tego stopnia, że drażnię tym, być może czasami zanadto epatując tym spokojem czy tam, tym sensem, ale jednak drażnię tym moich współpracowników. Pamiętam zniecierpliwienie jednej z nich, która mi powiedziała, brat, z takimi nerwami, brat, w najgorszej sytuacji widzi sens, podczas gdy my tego sensu nie widzimy. No, to odpowiedziałem jej, no. I świetnie się w ogóle czuję z tym, że jak kot na 4 łapy, nawet wiecie, kot upuszczony grzbietem do dołu z 0,5 metra, on jest w stanie. Nie próbujcie na małych kotkach, ale na tych dużych. On jakoś ma ten mechanizm w sobie jakiś taki równowagi, że on się przewraca w powietrzu i ląduje miękko na 4 łapach. Tak i ja w sytuacjach najbardziej nieszczęśliwych ląduję na 4 łapach, jest mi dobrze. Jestem szczęśliwy. Sztuka lądowania na 4 łapy. Miękko, komfortowo. Radość i szczęście. I spokój. Tak więc to jest właśnie ten moment, że musiałem to na medytacji opracowywać z Chrystusem i prosić Go o pomoc, o łaskę i powoli, powoli się oswajałem i też tę łaskę otrzymywałem. Wojnę Chrystus każe mi oceniać nie jako tragedię. Tragedią dla nas wierzących, chrześcijan, którzy jesteśmy w Chrystusie, jest tylko utracić Chrystus. Utracić Jego miłość. Utracić Boga, utracić wieczność, życie wieczne. Poprzez utratę, poprzez grzech przeciwko Duchowi Świętemu i albo przez grzechy śmiertelne. Utracenie łaski uświęcającej jest tragedią, a wszystko inne, nawet gdyby Ukraina miała przepaść, przegrać, oraz wojna, oraz dentysta, to są tylko nieszczęścia. I rak, i śmierć, to są tylko nieszczęścia. I rozłąka, nawet tortury, to są tylko nieszczęścia. A więc owady natrętne. A tragedia jest tylko jedna. Już ją nazwałem. I tylko tragedia powinna nas prowadzić do rozpaczy, iście piekielnej, bo wiecznej.
A wszystko inne powinno nas prowadzić do smutku, ograniczonego nadzieją oraz ograniczonego opatrznością, czyli obecnością Boga, pomocą Boga. Bo Bóg daje nam nadzieję malutką i wielką, czyli pociechę doczesną i łaskę zbawienia wiecznego. Czyli łaska i pokój. Łaska dotyczy Jego obietnic wiecznych i wprowadzania w tę rzeczywistość, a pokój to są Jego pociechy tutaj. Jego obecność, Jego opatrzność, Jego pomoc, Jego pociecha. I na zakończenie podzielę się tym, że Chrystus pomógł mi jak gdyby uporządkować mój światopogląd, moją duszę. Otóż na przykład takie słowa Jezusa jak kto kocha matkę lub ojca, więc ojczyzna to jest ojciec jak gdyby też. Nie? Kto kocha bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Otóż istnieje coś takiego jak rzeczy pierwszorzędne, drugorzędne, trzeciorzędne. I to trzeba uporządkować jak rzecz na półkach. Rzeczy pierwszorzędne w pierwszym rzędzie, czyli w sercu, chrześcijanin musi mieć tylko jedną rzecz. Boga. Bóg i nic więcej. Tylko Bóg. Only you. Tylko On. W tym sensie, że tam jest tylko kontemplacja, patrzenie i słuchanie i odczuwanie ewentualnie, ale bez pretensji o to. To, co Bóg daje. Ani więcej, ani mniej. Przyjmowanie. Czyli tam jest kontemplacja świętości Boga, mądrości Boga, miłości Boga, że On jest miłośnikiem, miłosny jest, że nasz Bóg jest miłosny. Że jest tam jest słodycz, tam jest wszechmoc, że jest mocny, tam jest mądrość, że wszystko wie i kontroluje, tam jest wszechobecność, no właśnie, że wszystko kontroluje, tam jest etc. Wszystko o nim. I przede wszystkim jego miłość do mnie, jego spojrzenie, jego obietnice, obiecanki, cacanki, gruszki na wierzbie, te miraże, to marzenie, ta nadzieja życia wiecznego i tak dalej, szczęścia wiecznego, przebóstwienia, etc., etc. To jest pierwszy rząd. Tylko on. Nawet nie ja, no. Ja jako biorca ewentualnie. Drugi rząd. I czyli tam w tym pierwszym rzędzie. I ten pierwszy rząd to jest moje serce. W moim sercu nie może być nic innego. Nie może być w moim sercu nawet moich grzechów, ani moich cnót. W pierwszym rzędzie nie mogę przypatrywać się, ani rozważać, ani nie mogę przypatrywać się sobie nawet, moim cnotom i moim wadom, moim grzechom. Nie mogę tam w ogóle o tym myśleć, odczuwać, czy to smutku, czy to radości. Nie, tam tylko Bóg. I na tym polega modlitwa nieustanna, że mam się cały czas w Bogu kąpać. Przed Bogiem opalać, przed Bogiem się wystawiać w swojej nagości i tak dalej. I po prostu cieszyć się Bogiem, Jego bogactwem. Być jak na plaży przed Bogiem, być jak w górach przed Bogiem, być w Bogu jak w lesie. Być jak pączek w maśle w Bogu. Pączek to ja, masło to On. Drugi rząd. Tutaj też nie ma być mowy o wojnie, o Ukrainie, o pomocy Ukraińcom. Nie, w drugim rzędzie jest raczej to, co może mojego Boga zadowolić, co dogadza mojemu Bogu, jak ja mogę się odwdzięczyć, jak ja mogę odpowiedzieć Bogu, jak ja mogę miłować Boga, jak ja mogę służyć Bogu, jak ja mogę Go pocieszyć, pocieszać Boga, pocieszać Chrystusa ukrzyżowanego, prawda? Jak ja mogę pocieszyć, dogodzić, posłużyć Bogu. No i tutaj w drugim rzędzie wejdą kwestie cnoty. Ale nie chodzi tutaj wcale o mnie, czy tam kreowanie siebie, czy tam rozwój. No nie, rozwój o tyle, o ile Bogu się podoba i Bóg tego pragnie. To tak. Ale cały czas ze względu na Boga, ze względu na Boga, ze względu na Chrystusa,
żeby jego, żeby on, żeby jemu. I owszem, tutaj też wchodzą takie cnoty właśnie jak miłość Boga, ale i miłość Putina, bo to podoba się Bogu. Miłość Putina, która ma być równie wielka jak miłość Zeleńskiego w sercu. I przebaczenie Putinowi, tak jak wdzięczność Zeleńskiemu w sercu. Tylko, że wobec Zeleńskiego będę się uśmiechał i rękę podał i wódkę z nim wypiję. A wobec Putina wódki z nim nie wypiję, uśmiechać się nie będę, a zamiast rękę podać, raczej będę musiał pięścią uderzyć. Tak więc również te cnoty ze względu na Boga, bo jak maksymalnie dogodzić Bogu? Ukochać Boga, pocieszyć Boga, być radością Boga. To jest drugi rząd. Jeżeli, Panie Boże, Ty pragniesz zniszczyć mnie cierpieniem i chcesz, żebym cierpiał, jeżeli chcesz odebrać nam Ukrainę i chcesz, żebym cierpiał, to napawaj się tą ofiarą. To jest drugi rząd. On nie chce nawet zwycięstwa. On chce tego, czego chce Bóg. Woli Bożej, niech będzie wola Twoja. Jeżeli Ukraina ma przegrać, niech przegra. Bardzo Cię o to proszę, Panie. A jeżeli ma wygrać, niech wygra. Bardzo Cię o to proszę, Panie. Żebyś tylko Ty był zadowolony, a nie my. Bo Ty jesteś wspaniały, a my jesteśmy szubrawcy, proszę Państwa. Jesteśmy szubrawcy. Jesteśmy gnidy. No, gorzej. Bez obrazy. Dla gnit. Trzeci rząd. W trzecim rzędzie dopiero, czyli w tym pierwszym rzędzie to jest serce moje, gdzie się po prostu rozkoszuję Bogiem. W drugim rzędzie jest już troszeczkę trochę moje serce, ale też trochę mój umysł, jak mogę służyć Bogu, jak mogę właśnie poprzez miłość Putina i Zeleńskiego, jak mogę pocieszać mego Boga. A w trzecim rzędzie już jest bardziej umysł. No, tutaj ustaliwszy, że Ukraina ma rację i jest sprawiedliwa, a Rosja nie ma racji, muszę pomagać Ukrainie. Choćbym był Rosjaninem, muszę pomagać Ukrainie, bo taka jest wola Boża. No bo Ukraina ma rację, a Rosja jest chuligańska. Jest agresorem. Dlatego tutaj będę strzelał jako snajper, tutaj będę opatrywał rany jako lekarz, tutaj będę propagandowo siał to lub coś innego jako propagandysta i tak dalej, jako dziennikarz. I w tym trzecim rzędzie dopiero mogę włączyć się w troskę o Ukrainę, w działania na rzecz zwycięstwa Ukrainy, ze wszystkich moich sił. I załóżmy, że jestem snajperem. Snajper katolicki, katolicki snajper, musi przede wszystkim pływać w miłości Boga i w obietnicy życia wiecznego, w obietnicach Bożych. Musi się rozkoszować Bogiem na tej wojnie. Po drugie, musi zadbać o wszystkie cnoty, również o spokój serca, o oddanie się Bogu, o zaufanie, również na śmierć. Panie Boże, być może dzisiaj przyniesiesz mi wielkie cierpienie lub śmierć, lub inwalidztwo. Proszę bardzo, tylko spraw, żebym to wytrzymał. I wreszcie, oto są syreny wzywające nas do biegnięcia do bunkru. I właśnie w drugim rzędzie ja muszę, ten snajper musi, dziękuję, ten snajper w drugim rzędzie musi, on, który w pierwszym rzędzie jest już uspokojony przez Boga, jest ucieszony przez Boga i obfituje w radość, w drugim rzędzie on musi się starać teraz służyć Bogu, nie Ukrainie. Bogu. Jak? Przez cnotę. On musi kochać Rosjan, do których strzela. On musi kochać pana prezydenta Putina, który ich tutaj przysłał. Szubrawców musi kochać, bo w ten sposób dogadza Bogu. I on, gdy będzie nawet strzelał do tych Rosjan, on musi jakby ich miłować. Strzela do braci. Ale dlaczego on będzie do nich strzelać? Bo on nie chce do nich strzelać. On chce tylko bronić tych, których Bóg mu przykazał bronić przede wszystkim. Broń
swoją matkę i babcię, broń swoją żonę i córki, i swoje siostry broń, i swoją ojczyznę broń. To jest mój nakaz, rozumiesz? Iwanę? I Iwan mówi, rozumiem. Dlatego proszę neutralizować Rosjanina, ale proszę to czynić bez gniewu i bez nienawiści, bez pragnienia zemsty, bez zadawania niepotrzebnych cierpień. Proszę go raczej neutralizować niż zabijać. Jeżeli z daleka, no to już strzela jak do punktu, ale jeżeli z bliżej i widzisz części ciała w tej swojej lunetce snajperskiej, to proszę wybierać części ciała, które odstrzelisz, w które wstrzelisz się, neutralizując wroga. I to skutecznie, bo będzie potrzeba jeszcze dwóch żołnierzy, żeby go wywlec z pola walki. Ich też będzie można ranić, no chyba, że to sanitariusze. Potem będzie, on będzie w jakimś polowym szpitalu, potem go przewiozą do szpitala rosyjskiego, to wszystko są koszta. Potem on będzie jakimś tam inwalidą, załóżmy, nie będzie władny już do walki, nie będzie władny do będzie inwalidą, a więc ciągnie z budżetu rosyjskiego, opowiada o wojnie straszne rzeczy, a więc się zamęt i wszystko to za koszt państwa rosyjskiego. Więc nawet w tym względzie ranić, neutralizować przez zranienie żołnierza jest o wiele korzystniejsze dla nas, aniżeli zabić go, bo Rosjanie go tam zostawią w tej ziemi, tam zgnije i nic to ich nie kosztuje. Poza tym on może, załóżmy, potem dostać się do niewoli, w tej niewoli też mu trzeba zrobić kawę, herbatę, to, co byśmy sobie życzyli, ten serwis, który byśmy sobie życzyli, gdy nas wezmą do niewoli, trzeba okazać jemu. I to, żeby się nie bał, upewnić go, jesteś zneutralizowany, po prostu teraz jesteś już jak brat, już nie muszę z tobą walczyć, bo nie masz broni. Jesteś moim jeńcem. Dlatego proszę bardzo, tutaj jabłecznik, tutaj kawa, tutaj, jak masz na imię, to... Chodzi o to, że za 10 lat, kiedy zakończy się wojna, to po 10 latach pojedziemy do Moskwy. On nas zaprosi i jego mama, i tato, a wujek się okaże prezesem Gazpromu i wszyscy będą mi wdzięczni. Ja będę mógł spokojnie popatrzeć w oczy jego matce, jego żonie, jego córce, jego siostrze, jego braciom. No i wujek, szef Gazpromu, zaprosi mnie na balkon albo na taras tego pałacu. I paląc ćmika razem z nim, ten snajper usłyszy pytanie, to ile ma być tych cyferek w czeku? I wujek wyjmie książeczkę czekową. A ten snajper ukraiński powie, no tyle, ile na ile pan ceni swojego siostrzeńca, tyle niech będzie tych zer za jedynką. I całą wieś ozłocisz, snajperze, i całą wioskę rozbudujesz, wszystkim rozdasz pieniądze potem i sam, i chwała tobie będzie w prasie rosyjskiej i w prasie ukraińskiej i światowej, że oto taki happy end, taki boży end. Tak więc brzmi bajkowo, no właśnie chrześcijaństwo brzmi bajkowo, bajecznie. Coś takiego. Ja wiem, teraz się pojawiają takie maratony modlitewne, takie różne inicjatywy duchowe. Jest to dobre mnożenie Panie, Panie. Zamiast powiedzieć Panie, mówi się Panie, Panie, a nawet w niektórych maratonach mówi się już Panie, Panie, Panie. Nie chcę teraz z tego kpić. To ma swoje znaczenie. Ale o wiele większe ma znaczenie osiągnięcie czegoś takiego w duszy, o czym mówię. Tak sądzę. Gdybym był Bogiem, w ogóle jak będą wybory kiedyś na Boga, jeżeli Państwo usłyszycie o takich wyborach, może zagłosujcie na mnie. No przynajmniej parę głosów. Wiem, że nie przejdę. Są inni kandydaci, mocniejsi youtuberzy katoliccy. No ale zagłosujcie na mnie, tak dla jaj. Wtedy, jeżeli bym przeszedł, na przykład do drugiej tury, no to zaprezentuję fajny program boski. Ja, gdybym był Bogiem i znalazłbym takiego gostka albo gościcę z taką duszą, trzymających taki porządek, taki spokój w duszy, taką radość, taką miłość, to ja bym trochę uwzględniał te panie, panie, panie tych tłumów, które żyją w kociokwiku uczuć, bo nie mają zaufania do mnie. Ale na tę duszę ja bym zwrócił, a tu bym zrobił stop klatkę, i potężny zoom,
I oj, przyglądałbym się tej duszy, czytał słowa z ruchu warg i mocno jako Bóg nadstawiał ucha.